wszystkich gości, fundatorów i przedstawicieli Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, a w szczególności pana wiceprezesa, przybyłego dziś ze stacji. Co dzień, bo pomimo różnych konkursów, pomimo warsztatów, wszystko odbywa się w szkole, na naszej kochanej i znajomej auli. I nigdy nie mieliśmy szansy wystąpić i poczuć się, znaczy, bo zupełnie inaczej gra się na deskach teatru. Że nie ma tu do kogo ust otworzyć i że jednak dano nam tylko słowo. Śpią i śpią. Nic by nie robili, tylko by spali. Z tego jak pan uważa? Ale pan starszy może być innego zdania. Ja tu opowiadam właśnie, co mi się śniło. Głośniej, głośniej! Śniło mi się... Śmiało, śmiało! Śniło mi się, że przeczytałem ogłoszenie w gazecie o pokoju do wynajęcia. Nie, to nic ciekawego. Ciekawe będzie dopiero dalej. Przychodzę pod wskazany adres. Przyjmuje mnie właściciel. Jakie emocje towarzyszyły wam? Naprawdę było świetnie. Wiadomo, że tam... Był bardzo, bardzo duży stres, bo to był pierwszy taki występ na takich deskach teatru, ale jak już się wchodzi na tą scenę, naprawdę jest super, to jest super przeżycie, no nie zapomnę tego nigdy naprawdę. No i na pewno ten występ właśnie był w sumie dla nas taką, w sumie największą nagrodą. Największym przeżyciem. Publika swoimi powodzeniami pomagała? Tak, no, tak, tak, tak. To bardzo mu to motywowało. Piękne uczucie było, naprawdę. A napędza to do roboty.